is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. Najbardziej zapracowany człowiek przy startowej 13 przez cały kwietniowy weekend. Warto było? Myślę, że takie otwarcie relacji jest całym puentą tego wszystkiego. No, proszę Państwa, mój uśmiech to również to, czy warto? Czy warto? No, jakby Państwo zobaczyli na uśmiech tych uczestników, tych wszystkich dzieciaków, to myślę, że warto. Są rzeczy, które się może niekoniecznie opłaca z wielu względów, ale warto. Tak, i myślę, że taki turniej no, dla tych dzieciaków po prostu warto. Organizator czy współorganizator przedsięwzięcia w Bielsku-Białej? Współorganizator z klubem Rekord Bielsko-Biała, no przede wszystkim wiadomo, koordynatorem pan Bogusław Matłoch. No, wszędobylski z takimi ludźmi, ja też jestem taką osobą, która pokonuje, jak czegoś nie można zrobić, to będę starał się tylnymi drzwiami też tak zrobić, żeby dojść do celu. No tak, Boguś też jest bardzo dobrze zorganizowany, współpraca nam się układa, jest to pierwszy turniej z klubem, ale byli z nami w tym roku na obozie właśnie w Hiszpanii i tak ta współpraca, znaleźliśmy wspólny język i tak się nawiązała ta współpraca i pomysł też o stworzeniu turnieju tutaj w Bielsku. Pierwszy, ale czy ostatni? Na pewno nie ostatni. Jak się gra w turnieju Rekord Cup? Dobrze, jesteśmy gospodarzami i myślę, że dobrze nam idzie na razie. Celujecie w pierwsze miejsce? Tak, pierwsze na razie. Na razie chcemy pierwsze, ale jesteśmy na drugim. Który z Was do tej pory zdobył najwięcej goli? Ja i Denis. No. Czyli po ile? Po 7. Zauważyłem na turnieju Rekord Cup, iż coraz więcej młodych ludzi występuje na trawiastych murawach odzianych w stroje Jomy. No tak, marka dobrze się rozwija, widać to właśnie po dzisiejszym turnieju. Bardzo dużo ekip przyjechało i było ubranych, tak jak wspomniałeś, w komplety Joma. Marka coraz lepiej się rozwija, jest coraz bardziej rozpoznawalna i to cieszy, bo na pewno tak samo jak w Rekordzie wszyscy jesteśmy ubrani w markę hiszpańską i oby ta Hiszpania, jeżeli chodzi o styl gry, dobrze się każdemu kojarzyła, jak i z jakością sprzętu. Abstrahując od detalicznych rezultatów obu części turnieju Rekord Cup, duża liczba goli świadczy o tym, że fajnie było. No tak, no. Proszę Państwa, gdzie można zobaczyć najwięcej bramek i emocji? No właśnie w takim turnieju, w turnieju dzieci. No tych goli naprawdę tutaj padło, no tak patrzę na tabelę, myślę około 300, więc na pewno były te emocje. No dzieci muszą zdobywać bramki, bo to jest najważniejsze w ich zabawie z piłką. Chwilę po zakończonym spotkaniu z GKS-em Katowice rekordziści z rocznika 2013. Panowie, jak poszło? Bardzo dobrze prowadziliśmy też mecz, było dobrze, też GKS miał swoje sytuacje. A konkretnie, jaki rezultat? 3-1. Ale najpierw przegrywaliśmy 1-0, a później to już... A jak się wiedzie w całym turnieju, panowie? No, zależy, no bo wczoraj to tak słabo troszeczkę, ale dzisiaj żeśmy się w końcu obudzili i zaczęliśmy grać. Wspomnijmy o wkładzie organizacyjno-sponsorskim w pierwszy Rekord Cup. No na pewno takie przedsięwzięcia, takie turnieje bez wsparcia sponsorów nie są możliwe. Jak to mówię, to nie są tanie rzeczy. Dlatego dziękujemy przede wszystkim głównemu sponsorowi, tak,
firmie systemy informatyczne Rekord, oczywiście w osobie pana prezesa Janusza Szymury. Dziękujemy również firmie Joma, która nam zasponsorowała nagrody rzeczowe, no i oczywiście słodkości w postaci firmy Dunkin'. Także dziękujemy jeszcze raz serdecznie za wsparcie tego turnieju i gratulacje również dla was. I've been all around the globe trying to protect your soul.